Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński, który wczoraj zapowiedział, że pójdzie po Kaczyńskiego i po cały PiS, ale to nie zmieściło się w tytule, za to, że został okradziony przez nich w grudniu 2016 roku. Zabrali mu bezprawnie emeryturę. Pułkownik emeryturę odzyskał jeszcze, jak to sam podkreśla, przed pisowskimi sądami, ale przez to odebranie, przez to, że przez 6 lat nie otrzymywał swojej wypracowanej emerytury, wpadł w długi, miał przez 6 lat po prostu niewyobrażalny stres, upokorzenia i za to będzie się domagał pociągnięcia do odpowiedzialności, nie tylko zwrotu pieniędzy i przerzucenia na państwo kosztów tego, że wpadł po prostu w taką, a nie inną sytuację materialną, ale również odpowiedzialności karnej tych, którzy po prostu ukradli mu pieniądze, bo tak wynika zresztą z tego uzasadnienia, które uzyskał, że to była kompletnie bezprawna decyzja, dodatkowo podjęta w specyficznych okolicznościach, w których nawet nie można być pewnym, kto głosował za to, bo to był okres głosowania, kiedy głosowania nie odbywały się w sali sejmowej, ale w jakichś dziwnych okolicznościach, które, jak wiemy, no, były bardzo mocno nietransparentne. Tam były śledztwa słynne, z których wynikało, że w ogóle wiele osób, które były zapisane jako te, które miały głosować, czy to za budżetem, czy to za jakimiś ustawami, w ogóle nie przebywały na miejscu. Zanim przejdziemy dalej, pomówimy też, ja jeszcze powiem tego, że drugą część audycji spędzimy na omówieniu fatamorgany, którą jest CPK. Czyli taki miś pisowski, którym oni chcą mamić ludzi. Tak naprawdę PiS, jak popatrzycie przez 8 lat, to nic poza Mierzeją Wiślaną, poza przekopem, ten słynny rów Kaczyńskiego. Przekop przez Mierzeję Wiślaną, który kosztował znacznie więcej, prawie 2 razy więcej niż miał kosztować, i na dodatek żadnego pożytku z tego nie ma. Ani ekonomicznego, ani turystycznego, ani defensywnego, czyli nie poprawiło to naszej obronności, tylko się ileś firm pisowskich na tym wzbogaciło. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie polecić książkę pani Izabeli Pek, którą sprzedajemy tutaj. Linki są pod spodem w materiale. Naprawdę warto, to jest to świetna lektura na wakacje, na ten, a po drugie zachęcę Państwa, jeżeli sprzedamy tego 10 tysięcy sztuk, to pani Iza złożyła publiczne przyrzeczenie, że pokaże zdjęcie, które wysłał jej Andrzej Duda wraz z opisem, co lubi. Szanowni Państwo, brzmi to naprawdę apetycznie. Ja, szanowni Państwo, znałem treść, dostałem treść od pani Izy, części tych korespondencji, żebym wiedział, że jest prawdziwa, realna, istniejąca. Ona jest, część jest w książce, no ale część pani Iza jeszcze zachowała dla siebie, i to jest takie jej zobowiązanie, że jak się sprzeda 10 tysięcy, to się podzieli przynajmniej tym jednym jeszcze. No i oczywiście polecam Historię bez cenzury. A teraz się pytam, panie pułkowniku, no bo pan się zaskoczył, że takie ciepłe przyjęcie tego, że pan idzie i pan chce tych złodziei, co pana okradli, posadzić i No, zwindykować. no tak, ja chciałem przede wszystkim Państwu podziękować za słowa wsparcia i za to, co się dzieje w komentarzach pod materiałem właśnie wczorajszym. Ja spodziewałem się tego chyba jeszcze odwrotnie. No cóż, bardzo dobrze. Znaczy bardzo chciałem Państwu powiedzieć i jeszcze raz powiedzieć, że wszystko będzie, ja zaraz powiem dość ciekawą informację, zobaczycie, bo dlaczego powiedzieć, że wszystko będzie transparentnie. Państwo namawiacie mnie do zrzutki na adwokata. Nie. Nie będzie żadnej zrzutki. Ja jestem w takich sprawach przeciwnikiem zrzutek, ponieważ ja chcę pokazać, chcę być transparentny, bo zaraz ktoś powie, że o, wziął sobie Nie, płacić ale proste to panie kredyty czy pułkowniku, to my oszeduje. zrobimy zrzutkę No na. dobrze, panie, dobrze, ale to poza mną, beze mnie, ja w tym nie chcę uczestniczyć, dlatego że ja powiedziałem, trudno. To jest także moja prywatna wendetta i prywatna sprawa. W tym momencie. Broński tu się najmniej liczy. Broński tylko pokazuje, tylko dlatego ten Broński się pojawia, że sądy lubią konkrety. A tutaj będzie konkret. Natomiast proszę Państwa, ja się tą ustawą zajmowałem od dawna. Badałem różne rzeczy i różnych rzeczy szukałem. I zajmowałem się właściwie od początku, kiedy usłyszałem coś na ten temat ciekawego. To było na przełomie 2015-2016 roku, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, jak ta ustawa będzie brzmiała. Miałem razem z panem Jeglińskim wieczór autorski w Suwałkach z jednej z moich książek.
I na tych Suwałkach podpiął się na to potem niejaki pan minister późniejszy Zieliński, który tam głośno zaczął opowiadać. Chodziło o to, że on firmował wtedy panią Arendt, która miała być senatorem, i bo tam jakieś były wybory uzupełniające. No ale podpięli się. Gliński jest tego typu człowiekiem, że jak widzi jakiegoś wiceministra, no to natychmiast jest dumny, że wiceminister z nim rozmawia. Patrzeć. On bardzo szybko powiedział coś na temat właśnie ustawy dezubekizacyjnej, że oni coś robią, że oni zabiorą dokładnie wszystkim i że każdy, kto nawet dzień tam pracował, to za to zapłaci. Ja usiłowałem się dowiedzieć, o co w tym tak naprawdę chodzi. No, nie chciano mi nic powiedzieć i zacząłem troszeczkę szukać. Moi koledzy byli, którzy nie rozumieją, że czasami trzeba być w środku, żeby coś rozpoznać, więc i mnie wtedy absolutnie skreślili, nazwali renegatem i tak dalej, nie rozumiejąc zresztą również tego, że PO wcale nie było takie dla nas uczciwe do końca. I nie było to, bo pierwsza ustawa dezubekizacyjna, która co prawda nie ruszała tych zweryfikowanych negatywnie, ale również była ustawą dość ciekawie zrobioną, po której moim zdaniem skompromitował się ówczesny przewodniczący, ówczesny szef TK, ale to nie ma nic do zady, nie ma znaczenia. Chodzi o to. To był, proszę Państwa, albo grudzień 2015, albo styczeń 2016. Chyba jednak styczeń 2016. Potem dowiedziałem się później, że Zielińskiego opieprzono totalnie za to, że cokolwiek ujawnił. I zacząłem szukać. I otóż, proszę Państwa, w lutym 2016 roku, w lutym, a to posiedzenie było w grudniu, pewna kancelaria z miasta na zachodzie Polski zaczęła prowadzić sprawy związane z pomocą ludziom objętym ustawą dezubekizacyjną. Pewna kancelaria. To był luty i marzec, bo w lutym i w marcu pojechała do niego rozpoznać jeden z moich kolegów. Umówiliśmy się, że on pojedzie po prostu, który jeszcze ze mną utrzymywał kontakt, że on pojedzie to rozpoznać. No i co się okazało? Okazało się, że to jest bardzo ciekawa kancelaria. Ja sobie przypomniałem pewne rzeczy jeszcze z mojej pracy w kontrwywiadzie. To jest to w ogóle kancelaria adwokacka, która od połowy lat 90. obsługuje tylko Rosjan, starających się o karty stałego pobytu, czy też o obywatelstwo, czy też sprawy mające jakieś tutaj, ale tylko Rosjan. Autentycznie tylko Rosjan. Prowadzi nawet sprawy rozwodowe Rosjanek, bo czasami się tak zdarza, że za kartę stałego pobytu, czy za to obywatelstwo, one wychodziły za mąż, znikały, bo to nie tylko oficerowie wywiadu są, nie tylko, bo ci męskiej, było śmiesznie, potem chciały zniknąć i czasami facetom odbijało i nie chciały po prostu, nie chcieli się po prostu rozwieć. I oni prowadzili sprawy również tego typu. No i ta kancelaria już wtedy, lutym, bardzo już w lutym wiedziała, że coś takiego będzie. Co ciekawie, oni powiedzieli, że powiedzieli temu mojemu koledze, że tam będzie myk, który. Że tam będzie taki byk, proszę, w tym, że jak ktoś działał na korzyść podziemia i tak dalej, to nie będzie tego wszystkiego. No i była rzecz jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jaka się zdarzyła, bo ja tam się zdarzyła, to wydawali taką ankietę, żeby dokładnie opisać, co się robiło i kiedy. Również przed 90. i po 90. W jakim wydziale, co i jak. Później się dowiedziałem, że jeszcze jeden nasz znajomy z zachodu Polski też tam pojechał, bo też o tym wszystkim usłyszał. O tym usłyszał. Także, proszę Państwa, zanim ustawa została uchwalona jakiś rok przedtem, już była znana określonej kancelarii. A to, że ta kancelaria nadal prowadzi wszystkie rosyjskie sprawy w Polsce, może być przypadkiem, może nie być przypadkiem. Dla mnie jest tylko poszlaką, kto stał za tą ustawą. Bo naprawdę myśmy nie wiedzieli o tym. O tym się dowiedziano, o tym wszystkim dowiedziano się dopiero mniej więcej we wrześniu, że coś takiego będzie, jak będzie wyglądać ta ustawa i że wszyscy dostaniemy potężnie po tyłku. Ja mam trochę inne podejście niż niektórzy moi koledzy, bo ja po prostu unikam polityków w tym wszystkim, nie robię z tego polityczno-filozoficznego czy euforystycznego bzdury, tylko konkretnie. I konkretnie dla mnie, jako dla oficera kontrwywiadu, to była poszlaka, iż za tym stali Rosjanie. Dowiedziałem się również jeszcze, kto to pisze, że to jest pisane w całkowitej tajemnicy w kancelarii u Ziobry. I dokładnie u Ziobry. Tak, u Ziobry to było pisane bezpośrednio. I co się dzieje? Teraz, jeżeli weźmiemy to samo głosowanie, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ też badałem to głosowanie. Jak Państwo wiecie, prokuratora na początku, gdzieś tak, nie w połowie, ale w pierwszym kwartale 2017 roku,
umorzyła postępowanie, mówiąc, że Sejm nie miał wtedy, nie było warunków, tam się powołuje wtedy swoje prawnicze rzeczy, to też jest moim zdaniem do obalenia. Ale tak się zdarzyło, że zostało to przy głosu, bo potem głosowano ustawę budżetową. To jest o wiele gorsze, proszę Państwa, bo o ile ustawa dezubekizacyjna dotyczy właściwie tylko takiego Wrońskiego, o tyle ustawa budżetowa dotyczyła państwa wszystkich. W takich samych warunkach, w taki sam sposób, nie wiadomo jak i nie wiadomo kto, zauważono tam, to dziennikarze nawet publikowali, zauważono tam jakiegoś radnego z PiS-u, skąd ten radny był, nie wiem czy nie z Warszawy, który był na sali w czasie głosowania. Nie wiem, czy to był jeden z tych 231, 238, którzy tam byli, bo PiS miał taką przewagę. Nie udokumentowano, że nie wpuszczano innych posłów. I chcę powiedzieć, że skoro Trybunał Konstytucyjny mówi, że ustawy są nieważne, bo nie było dwóch posłów, chodzi o Kamińskiego i Wąsika, bo uniemożliwiono wejścia dwóm posłom, prawda? To jest ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To ten sam Trybunał Konstytucyjny dostał również, nie rozpatrzył dotąd sprawy, którą opozycja złożyła, że nie wpuszczono połowy posłów, bo to praktycznie połowy, bo tam 238, a 222 to żadna różnica, prawda? Czy tam ile, bo 238, 228, nie pamiętam różnicy po prostu, jaka była między nimi, ale różnica była niewielka. Czyli nie wpuszczono połowy Sejmu. Rzeczywiście nie wpuszczono, ponieważ tak się okazało, że ochroniarze, w tym również ochroniarze Kaczyńskiego, i tu warto by porozmawiać z tą grupą ochroniarską, bronili tej sali przed wejściem. Zamknęli, bronili tej sali przed wejściem. I tak uchwalono te dwie ustawy, proszę Państwa. Przy czym ustawa budżetowa jest tragedią. Takie uchwalenie ustawy budżetowej, bo ona implikowała późniejsze działania PiS-u, a więc te całe różne te inwestycje w cudzysłowie, te wszystkie historie, to co my mówimy, CPK, nie CPK, wydane pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli szukamy tutaj, jeżeli ta komisja Tuska, Donalda Tuska dotycząca tych spraw rosyjskich szuka powiązań z Rosjanami, to co ja mówię jest idealną poszlaką. Warto by to sprawdzić. Ja nie wymieniam nazwy kancelarii, ponieważ się nie wypłacę, ponieważ nie wyjdę z sądu. To jest normalne, nie zaczyna się z tymi kancelariami. To, że oni działają i świadczą pomoc jakimś tam Rosjanom i tak dalej, nie świadczy o szpiegostwie. Ale może świadczyć, dla mnie przynajmniej, najprawdopodobniej bym rozpracował tą kancelarię. Ale to nie koniec, bo ja działam zawsze uczciwie, chociaż czasami nie w otwarte, jak nie mogę, w otwarte karty, bo coś jest tajne i tak. Ja zawiadomiłem o tej sprawie jeszcze w marcu. Napisałem notatkę i zawiadomiłem o tej sprawie. Usiłowałem zawiadomić ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No niestety, i usiłowałem również zawiadomić służby poprzez Który to audytorów, był którzy rok? są. To był rok, to był początek 2000, dopiero PiS szedł do władzy, pół roku jak PiS szedł do władzy, 2016, to gdzieś więcej to było luty, marzec się to pojawiło i miałem już dowody na to, co to się dzieje. I w 2017 usiłowałem zawiadomić. Oczywiście ja nie mogę dać żadnych rejestrowanych notatek, bo ja nie mam kancelarii tajnej, ja już nie byłem pracownikiem, nie mam dopuszczenia, ale mogę po prostu opisać wszystko. I to poszło. Ja wiem, że to poszło. W efekcie zresztą natychmiast sprawę zabagniono. Ja wiem, że założono na mnie sprawę operacyjną natychmiast w kontrwywiadzie. Natomiast audytorzy 2 miesiące później przestali być audytorami, ponieważ doszli do trochę przekrętów, i Kamiński wymienił zarówno szefów, jak i przede wszystkim wymienił audytorów. Dokładnie tych audytorów zniszczył. Jeden z tych audytorów dość ciekawe, bo do powód na to, żeby się jego pozbyć, było to, że on utrzymuje kontakty z dziennikarzami. Jak miał nie utrzymywać, jak jego żona była dziennikarką w jakimś piśmie kobiecym od mody, od gotowania, taka różnym. No i to był taki powód, że go właśnie wywalono za utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, bo to były takie powody. Ja wiem dobrze, nie wiem, co się z nim w tej chwili dzieje. Oni potem założyli jakąś firmę prywatną. Ja już wtedy wiedziałem, że to się smutno dla mnie skończy i wyjechałem. Zresztą to nie tylko to, bo więcej takich rzeczy było. Jakby ktoś chciał poszukać
To by się dowiedział, jak to by miałby dowody na to, przynajmniej kontrwywiad mógłby znaleźć dowody na to w sposób operacyjny, w jaki sposób była robiona ustawa dezubekizacyjna, tak prawdę mówiąc, że to rzeczywiście służyło Rosjanom i to jest największy dowód, istnienie tej ustawy jest największym dowodem na to, że Rosjanie są, że Rosjanie są animatorami PiS-u, całkowitymi animatorami PiS-u, również i całego szefostwa PiS-u, moim skromnym zdaniem, ponieważ dużo do tej ustawy donosił również, bardzo się tym interesował i opiekował się również niejaki Macierewicz, proszę Państwa, również tym wszystkim. Ale to są sprawy, które być może wyjdą w czasie tego procesu, który planuję, jeżeli do tego procesu dojdzie, a ja zrobię wszystko, żeby doszedł. Powiedziałem, że ja nie, się nie zatrzymam, nie zatrzymam. I to nie, tu nie chodzi po prostu tylko i wyłącznie o mnie. Tu chodzi o to, żeby więcej nigdy żaden ustawodawca nie popełniał czegoś takiego. No bo w każdy można sobie zawsze wynająć remizę strażacką, powiedzieć, że tam są posłowie, uchwalić się wszystko, co chce. I oni muszą za to zapłacić. Muszą i zapłacą. I ja naprawdę dopilnuję tego, żeby każdy z nich siedział, bo to jest nie tylko Trybunał Stanu, to jest w ogóle zdrada. A jeżeli tam się pojawi szpiegostwo, a może wyjść szpiegostwo, no to w tym momencie znajdziemy prawdziwych szpiegów, a nie szpiegów Ale robionych. to ja tylko muszę wejść panu w słowo, żeby nasi widzowie zrozumieli, co tak naprawdę wydarzyło się. Otóż w 2016 roku odebrano emerytury ludziom, którzy pracowali po roku 90 dla Polski, zostali pozytywnie zweryfikowani, którzy w większości, tak jak pan pułkownik, wypracowali swoją emeryturę w wolnej Polsce, pracując na szkodę Rosji, a na korzyść Polski. Tego typu działanie miało na celu po pierwsze sprawienie, że pan pułkownik do tej pory jest zgodnie z tą ustawą osobą wyklętą. Nie można korzystać z jego doświadczenia, bo on co prawda sobie emeryturę przywrócił, ale formalny zakaz, zdaje się, pana jeszcze obowiązuje, prawda? Prawdopodobnie nawet nie próbuję, bo ja nie mam zamiaru iść do żadnej szkoły. Nie Ale istnieje pewne odium, cała propaganda, przecież to, co się dzieje w tej chwili w Republice i co się dzieje gdzie indziej, to jest propaganda, tylko że oni Telewizji Republika PiSowskiej. telewizji Ale Republika, chodzi no. o to, że oni uderzyli w ludzi, którzy posiadali wiedzę, posiadali doświadczenie, ciągłość pracy. Zresztą słyszałem tego typu opinie, że uderzenie w wywiad, czyli w ludzi, którzy w latach 80. dokonali, tak jakby powiedzieć, zamiany sojuszy troszeczkę wcześniej niż państwo polskie, przygotowali grunt pod sojusz polsko-amerykański, pod sojusz Polski z NATO. I z punktu widzenia Rosjan, ci ludzie byli zdrajcami, bo przecież przysięgali na wierność czasem, bo chyba wprowadzono to wtedy, panie pułkowniku, do tej przysięgi, wtedy tą wierność sojuszniczą Związkowi Radzieckiemu. Nie, ja już tego nie miałem w przysiędze. Jak ja Ale nie, chodziło składałem mi o to. przysięgę w Kiekutach, to nie było tego. Nie, bo tam Nie pamiętam, że było. to w Tam latach to było 70. państwu, to przez chwilę chyba, państwu socjalistycznemu, tak to było napisane. Ale potem wszyscy po przyjęciu do UOP-u składaliśmy inną przysięgę, już nie było tego socjalistycznego i tak dalej. To Tak, ale potem nie już chodziło mi o wybiegło. to, że Rosjanie po prostu przeprowadzili tutaj, po pierwsze, zemścili się na ludziach, którzy im zrobili bardzo duży kłopot. Po drugie, doprowadzili do sytuacji, w której ogromna rzesza ludzi z gigantyczną wiedzą była po prostu postawiona poza nawias służby i nie mogła przekazywać swojego doświadczenia i wiedzy, to jest raz, bo zgodnie z prawem, ale dwa, została narażona, wystawiona na, nie powiem, że pokusę, ale po prostu postawiona w dramatycznej sytuacji finansowej. Szczególnie, bo pan jeszcze był w tym momencie osobą jeszcze, jakby to powiedzieć, potrafiącą, mogącą coś zarabiać, ale przecież byli ludzie, którzy byli w wieku, w którym byli kompletnie bezbronni, czyli takim wieku, w którym nagle, jak się na przykład utraci, nie wiem, 90-80% emerytury, ma się stałe wydatki, no to jeżeli nie ma się rodziny, która nagle weźmie cię na utrzymanie, no to się następuje po No prostu. tak, i ja pomagam ludziom również w takich sprawach, bo muszę powiedzieć, że tu przez Daniela jeszcze ktoś, kto był w takiej właśnie sytuacji, bardzo starszy człowiek, już prawie wiekowy, który nie potrafił sobie z tym poradzić, bo sądy go, powiem szczerze, te odrzucały i odzyskaliśmy dla niego również emeryturę w zeszłym miesiącu po prostu. Daniel nie bierze za to pieniędzy, to nie są pieniądze. Zresztą to u niego w jego przypadku akurat nie były wielkie pieniądze, to nie o to chodzi.
Po prostu to jeszcze pomogliśmy. Wszystko robi tylko, że ja powiedziałem, my robimy to jednostkowo. Ja nie bawię się w to, co zrobiła grupa związana z pewnym posłem. Nie będę wymieniał, panie redaktorze, panu nie robić kłopotu, nazwiska tego posła, która jako jedyna, myśmy jako jedyna grupa zawodowa przegrała w Strasburgu, bo w Strasburgu wygrały Węgry, wygrali NRD-owcy. Zresztą notabene NRD-owcom płacą nadal emeryturę, żeby było śmieszniej tym ze Stasi, bo to nie tak wyglądało. Sam byłem świadkiem tego wszystkiego. I wiem, co się stało, bo chroni się swoje zasoby wywiadowcze przede wszystkim, bo każde państwo jest normalne, nie takie jak nasze. I tu w tym przypadku oczywiście my to nazywaliśmy, że to się tworzy bazę werbunkową i to się tworzyło bazę werbunkową, ale muszę państwa uspokoić. Dwóch czy trzech moich kolegów wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zwerbować. I nikt z nas, mimo tego, że Kamiński szukał i założył nawet sprawę obiektową na nas, zakładając, że wszyscy pójdziemy do ruskich, nikt z nas po prostu nie, Zobaczcie Państwo, jaka nigdzie to nie jest perfidia, poszedł. a zobaczcie Państwo, jaka to jest perfidia, że uderzyli w ludzi, odebrali im prawo, ograniczyli, odebrali im prawo do wypracowanych emerytur i z drugiej strony ograniczyli im bardzo możliwość zarobkowania, a jednocześnie od razu poszukali, założono, że teraz będziemy ich śledzić i udowadniać, że poszli i pójdą do ruskich. Jakaż Nie. jest w tym jednak perfidia? I Ja w 2000. jakie jest marnowanie zasobów? No tak, ale to jeszcze kwestia, bo ja się rzadko kiedy poddaję, więc usiłowałem walczyć, dopóki mogłem. W końcu musiałem wyjechać z Polski, bo już nie mogłem walczyć w różny sposób, który mnie to dodatkowo wykończy. Bo w roku 2017 również dzięki tej drugiej stronie i dzięki pewnej operacji robionej przez PiS. Ja zostałem całkowicie bez niczego, dokładnie, z gołymi 700 zł miesięcznie. Zostałem sam, ja i moja rodzina całkowicie. Ale to było dlatego, że w ramach pracy PWPW, bo tam zrobiono pewną prowokację, żeby uderzyć raczej nie tylko bym, bo ja ponieważ udowodniłem i to na piśmie zostało przekazane w jednym zleceniu związki bardzo wysokiego PiS-u z firmą, która została założona przez, to były dwie firmy. Jedna firma została założona przez byłego agenta UB i KGB autentycznie i która miała dostęp do informacji do naszych paszportów biometrycznych. Notabene 3 dni po moim upadku, w cudzysłowie, i odejściu z PWPW, kontrakt z tą firmą został przywrócony. Został przywrócony natychmiast przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Sprawdźcie, kto był wtedy minister spraw wewnętrznych. A druga firma była założona przez trzech generałów. Jeden to jest generał, którego deportowali Amerykanie, były generał Stasi. Drugi to jest pewien generał z bezpieki węgierskiej, który w tym samym czasie, jak dostawał w Polsce po dopuszczenia do tajemnicy i do tych wszystkich rzeczy od polskiego MSW, z kolei od polskiego ABW, był poszukiwany w Europie przez Węgrów za zamachy bombowe w Budapeszcie. I ja to wszystko udowodniłem, razem zresztą z moim kolegą detektywem. Wszystko zostało ładnie napisane i tak dalej. Podpisywano miliardowe kontakty na miliony złotych, a w pewnej pizzerii, a firma mieściła się oficjalnie w pizzerii na Ostrobramskiej. Wszystko zostało udokumentowane, proszę Państwa. I to był mój koniec. To był rzeczywisty mój koniec, a nie jakieś podsłuchiwanie Solidarności, którą zrobiono zresztą za pomocą tejże Solidarności. Ale powiedziałem, ja to mam gdzieś, tym bardziej, że w tym procesie sędzia stwierdziła, że jakiekolwiek było oskarżenie mnie w tym procesie, który się toczy o to podsłuchiwane, tylko dlatego, że ktoś mnie o 8 rano widział w jedynej czynnej knajpie na rynku Nowego Miasta, to nie oznacza, że ja podsłuchiwałem kogokolwiek, prawda? Bo to nawet nie wiem, o jakie podsłuchy chodzi. Nieważne. Nieważne, to wszystko razem, jak się bierze, weźmie, to wszystko są poszlaki dla kontrwywiadu do badania właśnie związków PiS-u z Rosjanami, ewidentnych związków. Ta kancelaria adwokacka, proszę Państwa, to jak, kiedy to jest PiS, to traktuje w najsłynniejszej, najściślejszej tajemnicy, a oni już sobie szykują. A oni, proszę Państwa, to był luty, marzec, a głosowanie było 16 grudnia 2016, a to był luty, marzec. Ile to jest miesięcy? To jest 10 miesięcy przed. Kancelaria prawna już wie mniej więcej, jaka będzie i kogo będzie dotyczyć ustawa dezobokizacyjna, jak to będzie wyglądać i oferuje pomoc prawną, żeby ona ruszyła. Co więcej, ta kancelaria wie także, że
To wszystko zostanie uruchomione rok później. Niecały rok, bo to było od 1 października czy listopada. Od 1 października chyba 2017 to wchodziło w życie. Także oni mieli rok po prostu i to też jest bez sensu. Taki długi okres karencji. Nie po to, żeby się ludzie przygotowali, bo do tego się nie dało przygotować. To nie o to chodzi. Tylko dlatego, żeby dać komuś możliwość wyłapania odpowiednich ludzi. Rozumiecie? To o to chodzi. I ty więc i powstaje, i nagle ktoś o tym wie od samego, przygotowuje się i działa. I działa. I to jeszcze raz powtórzę. I to powtórzę znowu. Kancelaria prawna, która zajmuje się tylko sprawami Rosjan przebywających w Polsce od połowy lat 90. Ja zaczynałem pracę w kontrwywiadzie od stworzenia zespołu i cały czas w kontrwywiadzie siedziałem na tak zwanych nieortodoksyjnych miejscach przykrycia. Tak głupio to brzmi, ale chodzi o to, o wszystko, co jest robione spoza ambasady, od nielegalów, KSP-owców i tak dalej, i tak dalej. To zwalczałem i znalazłem cały pattern i tak dalej, i tak dalej. I pojawiły się, bo najpierw pojawił się jeden prawnik, który siedział bezpośrednio wtedy to jeszcze było na Koszykowej wtedy jeszcze było Biuro do Spraw Uchodźców. Siedział jeden prawnik i łapał tych Rosjan, ale potem się pojawiły kancelarie i między innymi na Zachodzie ta kancelaria, bo oni bardzo mocno w Zachód ruszali. Ale dlaczego? Dlatego, że tam był teren, największy teren tych jednostek dość specjalnych rosyjskich, czyli Legnica przede wszystkim. Więc stamtąd były te historie. Tym się po prostu zajmowałem. Stąd od razu mi się zapalała czerwona lampka. I trzeba było to rozpoznać. I po zgłoszeniu nikt nie poszedł i nikt nie rozpoznawał. A co więcej, to ja okazałem się być podejrzanym prowokatorem, a nie oni. No tak to wyszło. Tak to wyszło. No niestety, proszę Państwa, zapłaciłem za to, co zapłacimy, ale to już moja sprawa. Jak powiedziałem wtedy, moje towarzystwo, nie rozumiejąc tego wszystkiego, stwierdziło, że spotkanie i kontakty ze mną są uwłaczające im, a ja to nadal trzymam, bo w momencie, kiedy musiałam zostawić tu rodzinę, moja rodzina była całkowicie sama, nikt jej nie pomógł. Nikt absolutnie nie miała się do kogo zwrócić, ale dobrze. Nieważne, nie chcę ich teraz zdać. To było, minęło, a mnie to wisi serdecznie, by w tej chwili zależy tylko i wyłącznie na wsadzeniu całej tej bandy do pierdła. Całej tej bandy, od góry do dołu, bo mnie nie interesują jakieś głupie płotki po prostu w tym momencie, czy ci, którzy nawet nie umieli czytać, nie umieją tam czytać w tym PiSie dokładnie, nie wiedzą co jest, tylko siedzą i podnoszą rączkę. Jak idioci, nie interesują mnie posłowie Kowalscy, interesuje mnie głównie Kaczyński i cała reszta tej bandy, żeby ją po prostu wsadzić i zapomnieć o niej, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. I tak jest ze wszystkim, proszę Państwa. Teraz przewracam do tego CPK, prawda? Centralnego Panie Portu Andrzej. Komunikacyjnego, czyli czegoś, ja tylko powiem, proszę Państwo, PiS miał 8 lat na to, żeby zacząć chociażby budowę. Ta budowa nie została nawet symbolicznie rozpoczęta. Przez ten czas wydano prawie 3 miliardy złotych na nie wiadomo na co. I powiem tak, z tego, co powiedział ostatnio Donald Tusk i z tego, co się pojawiło na temat planów rządu, że PiS wyje, wynika bowiem, że prace nad poprawą infrastruktury będą w Polsce tworzone i będą, i tutaj Platforma Obywatelska jest dużo bardziej wiarygodna niż PiS, ponieważ PiS nie ma żadnych osiągnięć. Natomiast Platforma przez swoje 8 lat, których ja nie byłem fanem, bo uważałem, że można było zrobić bardzo dużo więcej, ale jednak Platforma wybudowała bardzo dużo autostrad i bardzo dużo dróg. PiS przez te swoje 8 lat nie zrobił nic poza taką, i pan to zna, i ja to znam. Oni po prostu doszli, pan to zna, że tak powiem, z działalności służb, z działalności medialnej, że w zasadzie oni doszli do wniosku, że z punktu widzenia dbania o poparcie wcale nie trzeba czegoś robić, wystarczy o tym gadać, a efekt jest Mówić. taki No sam. i oni to zrobili, i oni to robią, dlatego że, proszę Państwa, ja nie będę się wypowiadał, czy CPK byłoby korzystne, czy niekorzystne, bo brutalnie powiem, że ja się na całości w ogóle nie znam. Nie wiem, ale ja chciałbym wiedzieć, jakie były obliczenia w ogóle ekonomiczne tego wszystkiego. Ale widzę brak pewnej logiki. No bo jeżeli chcemy połączyć całą Polskę z tym Baranowem, czy tam jak to się tam nazywa, kolejami i tak dalej, to szybkich i tak dalej, no to jakie mogą być szybkie koleje, które się będą na każdej stacji zatrzymywać? Prawda? Poza tym, proszę Państwa, ja pamiętam czasy Gierkowskie. Gierka się krytykuje, ale inwestycje gierkowskie było widać.
Naprawdę było widać, bo to była przecież ta słynna Katowicka, to Warszawa Centralny, Trasa Łazienkowska, Wisłostrada, nawet odbudowę Zamku Królewskiego, która była najmniej związana z ekonomią, ale z punktu widzenia ekonomicznego było widać, bo się jeździło tą, bo i Gierek tak dużo o tym nie gada. Nie mówili tak, gada, oni po prostu budowali. Budowali. Oczywiście zaraz tu twierdzą, o, chwali Gierka, ubostali i tak dalej. To nie o to chodzi, ale tak jest z inwestycjami. Widać również były autostrady budowane za pomocą Unii Europejskiej, nie, ale to było widać i to każdy widzi, budowane autostrady i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu z tego wszystkiego, to poza tym CBK, poza PDF-ami i wypowiedziami pana Horały, to ja nagle zaczynam mieć wrażenie, że oni wszyscy nagle pokupowali sobie działki pod, oczywiście to proszę traktować jako żart, a nie oskarżenie, działki pod przyszłe inwestycje, a tu przyszedł Tusk i nic, nie będzie, dzisiaj zostaną z działkami, których nikt nie chce kupić. Podobnie z tym nieszczęsnym Okęciem. Nieszczęsnym Okęciem, że to już chyba zaczęto sprzedawać teren po Okęciu. Przeniesienie tych wszystkiego jakiś do Baranowic, do tych Baranowic, czy jakiś też tam dalej. To wszystkie lotniska. Ja wiem, że prezydent Duda powiedział, że wszyscy będziemy mieli niedługo samoloty i będziemy latać samolotami. Ale proszę Państwa, o ile jeszcze rozumiem loty, zaczynałem swoją pracę w ogóle w UOP-ie od pierwszego, tworzyłem w ogóle, uczestniczyłem w tworzeniu Wydziału Antyterrorystycznego Zwalczania Terroryzmu i zaczynam od ochrony, od wprowadzania ochrony tej już natowskiej właściwie i ochrony antyterrorystycznej, co mam potwierdzone zresztą również dyplomami ze Stanów Zjednoczonych, ochrony antyterrorystycznej lotnictwa cywilnego. Te wszystkie aneksy 17, KAU i tak dalej. I pamiętam przez pierwsze 2 lata, 90, 91, byłem na przykryciu w Gilcu. To był wtedy, teraz to jest Instytut Lotnictwa Cywilnego, wtedy się nazywał Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego. I tam były cały czas dyskutowane. Lotnictwo to jest ilość ludzi, którą się przewozi, żeby się opłacało. No dobrze. Ja powiem szczerze, że ja w tej chwili z Warszawy wolę jechać pociągiem do Katowic, mimo że to nie jest jeszcze to 100 minut, czy do Krakowa. Bo tak, zanim się dostanę na Okęcie, a są korki jak cholera, zanim przejdę odprawę, też nie wyląduję w Krakowie, tylko pod Krakowem, żeby dojechać do Krakowa, a też są korki, to jest o trochę więcej czasu potrzebuję na to wszystko i trochę więcej stresu, niż wsiadając w centrum Warszawy w pociąg i wysiadając w centrum Krakowa, prawda? Podobnie jest w Katowicach, podobnie teraz jest dosłownie w Gdańsku, chociaż to jest dłużej. Więc to są te szybkie koleje. To samo jest z Łodzią, gdzie ludzie pracują w Łodzi i ludzie i mieszkają w Warszawie albo odwrotnie. Nawet więcej, więc to jest nie żaden samolot nie poleci, bo to jest za krótko. Ja rozumiem jeszcze Rzeszów, rozumiem Szczecin. Właściwie jedyny zarzut, który mam do tego planu, to jest to, że tam nie ma w ogóle Szczecina i na przykład połączenia szybkiego pomiędzy Trójmiastem, Wybrzeżem, Trójmiastem a Szczecinem, bo to zawsze były najdłuższe. Teraz jej pamiętam, jak jeździłem z Olsztyna. Jak jeździłem do Szczecina na ćwiczenia z młodzieżą w Kiejkutach, no to była paranoja, no bo ten pociąg jechał, to już jak ja to mówię, można było się 2 razy upić i 2 razy wytrzeźwieć. Tyle czasu to było po prostu. No nie, no bo tak ten pociąg jeździ. No więc, A ale nie śliczne. da się. Ja się, ja, wie Ale. pan, ja się rzadko się śmieję z dowcipów, bo większość znam. I to jest, a tego nie znałem. Jeszcze powiem jeden dowcip, później Państwu, wczoraj opublikowałem. No dobrze, to że Państwa rozpoznać będziemy, bo to trochę tak wygląda, wiecie Państwo, przychodzi koniec świata do Polski i mówi, cholera, ja już tu byłem. W ten sposób. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. No ale dobrze, i teraz wracając. I to musi mieć jakieś ekonomiczne uzasadnienie. Radom w ogóle nie ma ekonomicznego uzasadnienia i kiedy w 2016 roku pracowałem w tym naborze w PWPW, w pewnym momencie zgłosiła się na ochroniarzy do PWPW, na kandydatów do ochroniarzy, prawie cała załoga Radomia, tych wszystkich, którzy tam pracowali, mówiąc, że to jest bez sensu, tym bardziej, że tam wstrzymało im IKAK właśnie i IKAO, czyli ta Europejska i Światowa Organizacja, jakieś tam były sprawy z bezpieczeństwem, bo oni chcieli pas przedłużać w tym Radomie czy coś, a ponieważ tam blisko lotniska jest jakieś osiedle mieszkaniowe i nie można tego przedłużyć. Musi być ograniczony ruch w związku z tym. Więc nie rozumiem. Radom, Kielce, te wszystkie lotniska wszędzie powariowali. Być może potrzebne jest w Polsce w środku jakieś centralne dla Europy lotnisko cargo, ale to nie dotyczy pasażerów. I musi być połączone szybkimi liniami przez główne drogi. Natomiast
ten pomysł z tymi 100-minutowymi miastami. Dalej to jest kwestia lokalna, już kwestia infrastruktury lokalnej, która połączy poszczególne drobne miasta, miasteczka, wsie drogą kolejową. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje praktycznie jedna główna droga kolejowa, tak prawdę mówiąc, i cały w tej chwili, cała jest afera, zresztą tam Sunak powiedział, że oni chcą zrobić bardzo szybką kolej na tej głównej linii. Po prostu ona łączy Londyn, i Londyn jest tym centrum, z całą właściwie Anglią. I Euston Station w Londynie staje się czymś, co oni myśleli w CPK, ale to jest centrum Londynu, miasta, które jest ogromne, i Wielkiej Brytanii. I te małe osiedla, te małe miasteczka, te pełno Wielkiej Brytanii są dołączane po prostu do tej wielkiej linii. Zawsze trzeba dojechać. Sieć dróg jest o wiele ważniejsza w tym momencie. Tak uważam. Natomiast cała ta awantura jest awanturą czysto ideologiczną, tylko mu się bardziej slajdy podobają. Zobaczymy, bo na bazie tego, co jest, to tak jak w Warszawie, proszę Państwa, ponieważ tak się składa, że można krytykować, ja mocno krytykuję prezydenta Warszawy, ale rozwój sieci tramwajowej w Warszawie jest arcyciekawy. Jest o wiele lepszy, ponieważ Warszawa ma infrastrukturę tramwajową. To jest w tej chwili upierdliwe i te obciążenia i tak dalej mogą być upierdliwe, ale ten tramwaj na Wilanów komunikuje całe miasto. I dlatego na przykład dworzec centralny, z którego można dojechać wszędzie i za granicę, jest tak świetnie skomunikowany, że bez korków i szybko metrem czy tramwajem dojedzie się na dworzec centralny, a metro i tramwaje nie stoją w korku. Od metra trzeba przejść troszeczkę, ale to jest raptem 5 minut drogi. I to jest bardzo ważne, że to ma być dla ludzi, a nie dla różnego rodzaju polityków, którzy pokażą, jaką piękną inwestycję. Podobnie zresztą jest, bo ja dzisiaj nawet zadałem pytanie i zadaję teraz publicznie, bo ja jestem człowiekiem konkretnym, Mierzeja Wiślana. Pytałem, jaką mamy korzyść z przekopu Mierzei Wiślanej? Skoro wydano tyle pieniędzy, jaką? I nikt mi nie potrafi odpowiedzieć poza tym, że turystycznie. Ale dyskusja na ten temat właśnie w tej całej Republice, w TV Republika, polega na tym, a bo to była wspaniała inwestycja, wspaniała inwestycja, wspaniała inwestycja. No, ta elektrownia, co się zawaliła, też była wspaniałą inwestycją, tak wspaniałą, że się zawaliła, prawda? No i tu mamy wspaniałą inwestycję. Jaką korzyść mam? Militarną? Nie wiem, nie znam się. Chciałbym usłyszeć konkretnie, jaką militarną? Może rzeczywiście mamy jakieś wojska podwodne, tajne wojska podwodne, które pod wodą mogą tam siedzieć i w razie czego łup tych ruskich zaatakować. Bo mi się zaczęło wydawać z tego wszystkiego, bo wszyscy na ten temat mówią, cokolwiek, nikt konkretnie, ale konkretnie mówią o walorach turystycznych. No dobrze. Wydaliśmy tyle pieniędzy na walory turystyczne, bo można sobie kajakiem dojechać gdzieś tam, prawda? No dobrze. Ktoś mi napisał nawet, że nareszcie spełniło się marzenie mojego dzieciństwa, bo chciałem kajakiem do tych kątów rybackich i gdzieś tam dojechać do Bałtyku. No dobrze. Bardzo ładnie. Tylko, że tyle pieniędzy, tyle było napompowane, wielki port i wielkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie jakieś dziwne. Więc jakie konkretne korzyści mamy z tej inwestycji? Bo po to się robi tę inwestycję. Może ktoś mi, proszę Państwa, odpowie, bo ja nie wiem, ale konkretne. Czy to jest rzeczywiście w sensie gospodarczym, to łączy coś z czymś i że można transportować towary. No nie wiem, co robić jeszcze przy tym. Przy pompownie wodną, elektrownie wodną. Jeżeli chodzi o, bo ja nie oceniam tej inwestycji Tuska w ogóle w tej chwili, dlatego że mnie to, co mówił ten Y, czy to nie podoba mi się tylko ta nazwa z tym, który ja zresztą jestem przeciwny tego typu euforycznym nazwom. Polityka trójskoku, skoku w dal, skoku wzwyż, nie wiem, skoku do wody na głowę, tylko żeby, i jakie różne rzeczy. Ale to ma sens, ten Y, do którego można dobudowywać inne, wszystko musi mieć jakimś planem robione. To ma sens i zobaczymy, jak oni to zrobią. Podobno te 100-minutowe miasta, już zaczątki pojawią się pod koniec tego roku. Dobrze, zobaczymy, jak oni to zrobią. Natomiast dla mnie takim prawdziwym sprawdzianem będzie to, czy rzeczywiście te inwestycje nie są tylko propagandą. Akurat wierzę, że nie są w wypadku tego całego CPK zmodyfikowanego. To nie jest żadna propaganda, bo to jest możliwe rzeczywiście. To będzie atomowa, będzie, będą jednak elektrownie atomowe i energetyka atomowa. To uważam, że jeżeli to się sprawdzi, jeżeli to da radę Tusk zrobić, to wszystko to popieram go z całej siły, bo to było dawno. A pamiętam, że za czasów PO to
Stworzono zresztą energię, jak to było, PGEJ, energię jądrową, przypadkiem, zupełnym przypadkiem wiem, jaki to był cyrk i wydano ile pieniędzy na ochronę elektrowni, której jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie, bo nie ma ustawy. I to jest dla mnie taki sprawdzian tak naprawdę. A bijatyka od CPK ujawniła przy okazji jeszcze jedną rzecz. Ogromne związki i miłość lewicy do PiS-u. To przecież ta pani, która zakłada no, z Horałą nowy ten, jak to się nazywa, żebyście wiedzieli, bo nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, jest taka pani, która ma bardzo miły wygląd, to jest jej główna zasługa, że ma bardzo miły wygląd po prostu. O, i ładnie sobie siedzi pani Paulina Matysiak. Razem z panem Horałą inicjujemy ruch społeczny, tak, dla rozwoju. To już się nabialiśmy z Tomkiem To dzisiaj informacja, no Szwajgiertem, ale że to bardzo dobrze, że wiesz, proszę Państwa. komuniści i złodzieje wreszcie razem, szanowni państwo. Prawdę mówił ten, jakoś się nazywa, Brudziński, który krzyczał wtedy, pamiętacie, przed wyborami w 2015 roku, przecież na takim O spędzie on nie, on, krzyczał, bo to już po komuniści i wyborach pod złodzieje. Trybunałem, on to po wyborach pod Trybunałem Konstytucyjnym. Być może wcześniej też. Natomiast, panie pułkowniku, bo tak podsumowując, mamy taką sytuację. Dla mnie PiS to jest takie ugrupowanie, które odkryło, że można uzyskiwać spore korzyści z gadania o rzeczy, których się tak naprawdę nie wprowadza. PiS ze swojego całego programu wprowadził tylko i wyłącznie 500+, przywrócenie starego wieku emerytalnego, jeżeli chodzi o to, i na tym można powiedzieć, panowie skończyli. Dalej to już była opresja. Gigantyczny wzrost uprawnień służb, niezgodnych z konstytucją zresztą, bo Kupa przywracano. pieniędzy, która szła nie na zwalczanie szpiegów, bo to ją muszę panu powiedzieć, bo tak się wydaje, że on mówi o wydatkach, tylko trzeba sprawdzić, na co szły te wydatki, a ja wiem od ludzi pracujących w służbach za czasów Kamińskiego, że wydziały kontrwywiadu, też szczególnie wschodni i tak dalej, ciągle im mówiono, że nie ma pieniędzy, a pieniądze szły na różnego rodzaju wydziały represyjne, na CBA i tak dalej, do inwigilowania ludzi, bo bardzo łatwo wydawano te pieniądze. Tutaj chodzi, ale to wie pan, to ja wiem o tym, przecież ja wiem o tym, że na mnie i na Tomka wydano, uwaga, kilkadziesiąt milionów złotych przez 6 lat. To są jakieś horrendalne pieniądze. To głównie oczywiście to są pieniądze poświęcone na Pegasusy, ale tam są również kwoty, no bo sam pan wie, ile kosztuje obserwacja 24/7. Wiem, obserwacja, infrastruktura cała. Wynajmowanie tego, to są naprawdę dziesiątki milionów złotych. No przepraszam, przecież przede wszystkim niezrobione, jeżeli o to chodzi. To całe, co oni mówią, inwestowanie w służby, bo to też było, bo tutaj powiedzmy, dobrze, na CPK i na tych wszystkich rzeczach, ja tam się niezbyt znam, opieram się na prasie i zadaję tylko głupie pytania o konkrety. O tą Mierzeję Wiślaną i o tym, co to właściwie by dało, chcę wiedzieć konkretne wyliczenia, bo przy Gierku widziałem. Autentycznie widziałem, jak powstaje trasa łazienkowska, jak powstaje, zresztą kiedyś pojechałem sam z kolegą, pojechaliśmy sobie tą katowicką, jaką otworzyli, i to było widać. Dokładnie. Natomiast tu w tym wypadku wszyscy słyszeli, inwestujemy w służby, żeby i tak dalej, Straż Graniczna i tak dalej. A tymczasem okazało się, że nic z tych pieniędzy nie szło na uzbrojenie Straży Granicznej, na szkolenia Straży Granicznej, na kamizelki kuloodporne, co widać teraz. A w wypadku kontrwywiadu. Nie było. Oni nie mieli pieniędzy, Mało tego, bo ale nawet na werbunki. zlikwidowali delegatury, Właśnie. co spowodowało ograniczenie szybkości działania służb. Pan pracował i w kontrwywiadzie, i w wywiadzie. To pan dobrze wie, co to oznacza, Wiem. kiedy nie można założyć sprawy, kiedy trzeba Wiem, to się czekać. tworzy, szczególnie w kontrwywiadzie, tworzy się prewencja kontrwywiadowcza i całą taką infrastrukturę, to na tym polega kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, ale to już nie będę teoretyzował. Natomiast To nie, to chodzi, to ja to tylko może było, wyjaśnię, natomiast ta wyjaśnię. likwidacja, zaraz powiem, natomiast ta likwidacja była tłumaczona również koniecznością oszczędności razem z ludźmi. To jest paranoja w ogóle. Znaczy w ogóle, wiecie państwo, to jest paranoją, jest to, że na przykład myśmy wydajemy jeszcze wciąż, mimo że ten rząd z rezerwy budżetowej dał ponad 100 milionów złotych na wywiad, to my wciąż wydajemy. Dla porównania, no to budżet, nieupdate'owany budżet Agencji Wywiadu to jest rząd wielkości 300 milionów, a budżet Instytutu Pamięci Narodowej to jest jakieś 650, chyba 660 milionów złotych, co tego rządu wielkości. Tam się mogę różnić w Tylko szczegółach. pamiętajcie Państwo, że budżet Agencji Wywiadu to jest ten ogólnie podawany,
to połowa tej sumy, albo i 3/4, pożerają budynki, pożerają w tej chwili przy niektórych wzrostach i tak dalej, pożerają sprawę czysto logistyczne. Natomiast to wszystko jest kosztem działania operacyjnego, a działanie operacyjne naprawdę kosztuje. Pan powiedział o obserwacji, więc proszę sobie powiedzieć, w wywiadzie obsługa agentury obcej czy werbowanie, ile to kosztuje, tak naprawdę mówiąc. Czy Rozdęte panu nie, ja również. powiedziałem o czymś takim, że jak pan powiedział, kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, to chciałem powiedzieć, że jeżeli kontrwywiad prowadzi jakieś działania takie stacjonarne, to krótko mówiąc, musi siedzieć w pewnych knajpach, musi siedzieć po prostu w pewnych miejscach, gdzie się spodziewa znaleźć ludzi drugiej strony prowadzących działalność, nazwijmy to werbunkową, akwizycyjną. Tak, No na jak tym polegały prosi. również to, jak żeśmy tworzyli całą tą siatkę w kontrwywiadzie wschodnią. Na tym polegało, że delegatury i wydziały zamiejscowe i to rzeczywiście monitorowały nam określone miejsca. Ja zresztą byłem kiedyś mnie proszono i napisałem właśnie, jak powinna wyglądać charakter kontrwywiadowczego do tego terenu i tam podzieliłem na pewne biura tajne, biura nietajne, biura jawne, ale to jest zupełnie nieważne. I chodzi o to, że po prostu opieraliśmy się w dużej miejsce, tu w centrali, tworząc mapę w ogóle kontrwywiadowczą Polski w latach, zaczynając w latach 90. I to zostało zniszczone od określenia najbardziej wrażliwych pól. Stąd też wytypowaliśmy dobrze w rezultacie, co się działo w Legnicy, Borne-Sulinowo, Opolu, te wszystkie historie, które tam się działy. I to było bardzo ważne. To było bardzo ważne. Również wtedy udało nam się zablokować inicjatywę bo wiedzieliśmy dużo wcześniej, bo Rosjanie robili to poza władzą centralną, inicjatywę eksterytorialnej autostrady Kaliningrad-Mińsk, stolica Białorusi, przez część Polski, przez Suwalskiej, część Suwalskiego i Białostockiego. I udało nam się to zablokować w roku 93. Dokładnie, tylko dlatego, że wiedzieliśmy wcześniej z kim i jak Rosjanie, ale mieliśmy tam ludzi. Tego już w tej chwili nie ma. W tej chwili już nie ma. Jest delegatura w Gdańsku, o ile jest jeszcze, która ma obsługiwać całe wybrzeże. 525, ile tam jest? 526 kilometrów, zdaje się. Całe wybrzeże, gdzie różne, łącznie z Kaliningradem. Bo przecież wydział weblogu zamiejscowy też zlikwidowano, prawda? A no nieważne. Znaczy, przepraszam, że mówię nieważne, ale to są te rzeczy, którymi warto by się zająć. I może, panie redaktorze, kiedyś zrobimy na ten temat audycję, bo to może być ciekawe, jak to powinno wyglądać. Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko na końcu przypomnę o historii bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a także o historii Ekspert. To jest druga z trzech naszych gazet. Też warto. Trzecia w tej chwili, Szanowni Państwo, to jest ta, która wyszła w zeszłym tygodniu w czwartek. To jest, Szanowni Państwo, historia na weekend, światowy celebryta paderewski, ale też historia tajemniczej śmierci Marilyn Monroe. Samobójstwo, przedawkowanie przypadkowe, a może zabójstwo. Tutaj Państwo znajdziecie, jakie jest najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcie tego dylematu. Też w dobrych kioskach, w dobrych empikach. I oczywiście przypomnę o książce pani Izabeli Pek, a panu pułkownikowi i Państwu mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.